Przygotowanie auta, czyli co warto wiedzieć, a dzisiaj będzie o oponach. Ja nazywam się Karolina Pilarczyk i jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym, a ze mną jest Mariusz Dziurleja, czyli szef mojego zespołu. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Pewnie większość z Was słyszała takie stwierdzenie, że opony to czarne złoto. Ja też wielokrotnie w wywiadach opowiadam, że opony to jest strategiczny element samochodu, ponieważ to jest jedyne, co łączy samochód z nawierzchnią. To tak jak piłkarz, który wyszedłby w butach do baletu na mokrą trawę grać w piłkę. Nie ma opcji, żeby się tam utrzymał, ale gdy założy kolce czy korki do swoich butów, ma niesamowitą przyczepność i wtedy trakcję i szybkość i przyspieszenie i hamowanie. To właśnie jest opona. Dokładnie, dlatego opona jest bardzo ważna, a ja coś wiem na temat opon, ponieważ na torach driftingowych zużywam ich rocznie ponad 500. Ile? Rocznie ponad 500. Drogo, ale bezpiecznie. Teraz mamy okres przejściowy, zbliża się lato, więc jest to świetny moment na to, żeby wymienić opony. A opona letnia i opona zimowa znacznie się od siebie różnią. No właśnie, opona zimowa, którą mamy założoną przy Karolinie Camaro versus opona letnia, na której siedzę, która niebawem trafi na jej miejsce. Czym to się różni i po co zostały skonstruowane? No chyba najlepiej wie specjalista od ich utylizacji. Opony różnią się pomiędzy sobą strukturą, bieżnikiem i mieszanką kauczukową. Opona zimowa, która jest jeszcze na Camaro, ponieważ jesteśmy przed zmianą, jest... Którą ja będę musiał zrobić za parę dni. Oczywiście, jak najszybciej. Opona zimowa ma mieszankę bardziej miękką oraz charakteryzuje się o wiele większym bieżnikiem, ponieważ pomiędzy ten bieżnik wbija się śnieg, a co fizyka mówi? Co najbardziej trzyma śnieg? Drugi śnieg, który leży na podłożu. Jeden w oponie, drugi na podłożu i się kleją. Wtedy jest bardzo dobra przyczepność. Później kolejnym aspektem szerokiego, mocnego bieżnika jest to, że siła ośrodkowa czyści też tą oponę i wypada z niej też. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja, niby prosta i czarna, ale ma bardzo duże znaczenie. Ale bieżnik ma tutaj rzeczywiście ogromne znaczenie i tak samo widzicie, tutaj są specjalne szczelinki i rowki, które mają za zadanie odprowadzać wodę i zapobiegać tak zwanemu aquaplaningowi. Czyli tworzeniu się poduszki wodnej między asfaltem a oponą, żeby nie było tak zwanego braku sterowności, braku przyczepności, który spowodowany jest właśnie tą cienką warstwą wody. Te malutkie lamelki to odprowadzają. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o oponę letnią, na której siedzi Mariusz, to jak widzicie, bieżnik jest już zupełnie inny i sama mieszanka jest o wiele bardziej twarda. Dlaczego? Dlatego, że opona zimowa powinna pracować w warunkach do 7 stopni Celsjusza. Powyżej jej struktura, twardość i dobrany kauczuk zaczynają źle działać, wręcz pływać. Natomiast opona letnia jest bardziej twarda, przygotowana na już wysokie temperatury, czy powyżej 10 stopni, nawet do 80, bo w zależności od asfaltu, gdzie jeździmy i jak jeździmy. I ona wtedy mniej się zużywa, bardziej jest przyczepna. Bieżnik skonstruowany w ten sposób, żeby odprowadzał i wodę, i bardzo cicho prowadził się na gładkich nawierzchniach. No i co ważne? Ważne jest to, że każdy dobór opony powoduje optymalną pracę samochodu i ekonomię tego samochodu. Opona miękka w wysokich temperaturach szybko by się zużyła, a bardzo miękka opona, czyli zimowa latem, zbyt duże opory powoduje, co powoduje, że zużywamy więcej paliwa. I jest głośna. Komfort jazdy też jest mało przyjemny. Dlatego jest naprawdę bardzo ważne, żeby zmieniać opony letnie i zimowe, dlatego że chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo i właśnie zachowanie się tej opony podczas odpowiednich temperatur i warunków. Wbrew wszystkiemu, zobaczcie, inżynierowie, którzy konstruują opony, to nie ludzie, którzy mają formę, zalewają kauczukiem, coś tam dodają, to jest fantastyczny zespół ludzi, którzy przemyśleli to w każdym milimetrze. My pracujemy i od wielu sezonów pracujemy z firmą Falken, która swoje opony ma naprawdę bardzo mocno przemyślane. Są to producenci japońscy, którzy podbijają świat niesamowitą jakością. Opona, na której teraz właśnie siedzę, stworzona jest w technologii nano, czyli jeszcze jakaś struktura wewnętrzna, która powoduje o wiele, wiele większą przyczepność i mniejszy hałas. Więc no, co mogę powiedzieć, no, są bardzo dobrymi oponami.
ale ciekawostką jest to, i to musi Karolina też powiedzieć, opona Falkena, którą jeździ na torze. Jeździmy na semi-slickach, czyli ta mieszanka jest jeszcze bardziej miękka, ale różni się od slicku tym, że ma bieżnik. Ta opona jest też przygotowana do tego, żeby móc jeździć na mokrej nawierzchni. Dokładnie. I pamiętajcie, że osobowy samochód to nie wszystko. Mamy przecież busy, mamy lawety, mamy różnego rodzaju pojazdy, które też są wyposażone w odpowiednie opony, które muszą być też oznakowane, gdzie oznaczenie mówi nam, do czego ta opona służy. Przykładowym bus. Każdy ma busa, rozmiar opony, ale wymagane jest w oznakowaniu takiej opony literka C, ciężarowy, żeby to było przygotowane pod obciążenia danego pojazdu. Więc każda opona też z boku jest opisana, czyli pokazuje, jaki jest rozmiar, jaka jest data produkcji, o czym Karolina powie, dlaczego ją trzeba znać, jaki jest jej współczynnik przyczepności. To są takie elementy, informacje na oponie, o których my generalnie nie wiemy, a powinniśmy je znać. Dokładnie, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Powiedzieliśmy, że jest to moment dobry na wymianę opony, ale teraz też bardzo ważne jest, że jak bierzecie te opony z garażu czy z jakiejś przechowalni, to żeby spojrzeć, czy oby na pewno ona się nadaje do nałożenia. Ponieważ opona może być stara albo opona może być starta. Sprawdźcie wysokość bieżnika. Jeżeli ma poniżej 4 mm, to opona już się nie nadaje do założenia. Także stara opona, słuchajcie, jednak guma zmienia swoje właściwości na przestrzeni lat i naprawdę, nawet jeżeli bieżnik jest dobry, to stara opona nie nadaje się już do założenia. A pęknięta guma to niebezpieczeństwo. W wielu miejscach wiecie doskonale o tym. I tak jak Mariusz powiedział, słuchajcie, z boku jest dokładnie opisana wielkość, szerokość, rozmiar opony, który oczywiście możecie sprawdzić w instrukcjach do samochodu, jakie te opony powinniście założyć. Każdy producent mówi, jaka jest zalecana opona. Każda ingerencja już później w modyfikację to bardzo wymaga już ingerencji w zawieszenie, w hamulce, więc wszystko co robimy, robimy zgodnie z instrukcjami. Dokładnie tak. Czyli słuchajcie, bardzo ważna wymiana opon z zimowych na letnie, dlatego że przede wszystkim chodzi o wasze bezpieczeństwo, ale też chodzi o ekonomię, chodzi o komfort jazdy. No i później pamiętajcie, że jak się już skończy lato i przyjdzie jesień, to później na jesień późną, na zimę trzeba założyć znowu zimowe opony. Dokładnie tak, ale też sprawdźcie, czy aby na pewno warto przechowywać tą zimową oponę, bo może ona już się nie nadaje do tego, żeby je przechowywać, tylko lepiej już kupić nową oponę. I przede wszystkim nie bójcie się pytać ludzi, którzy na tym znają, co macie zrobić, jak zrobić, bo specjaliści, sprzedawcy, handlowcy, osoby takie jak my są po to, żeby wam tą wiedzę przekazać, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy jeździli bezpiecznie, ekonomicznie, cicho, no i w zgodzie ze środowiskiem. Oczywiście, że tak. I słuchajcie, co najważniejsze, jeszcze raz podkreślam, to jest jedyne, co łączy samochód z asfaltem, więc to jest jedyne, co daje wam przyczepność i niech ta przyczepność będzie jak najlepsza. Dlatego proszę, nie oszczędzajcie na oponach. Tu chodzi o wasze życie i innych życie. Dokładnie. Bezpiecznej podróży. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.